Cześć, z tej strony Natalia i Maciek z blogu Mana w podróży. Dzisiaj w kolejnym odcinku z serii Mały kleszcz, duży problem opowiemy Wam o narzędziach, które są pomocne przy tym, aby skutecznie i prawidłowo usunąć kleszcza. Takim najprostszym narzędziem, które większość z nas ma w domu, jest pęseta. Pęsetą po prostu chwytamy kleszcza blisko skóry i pociągamy zdecydowanym ruchem go do góry. Innym takim narzędziem podobnym do pęsety są takie specjalne szczypce, które umożliwiają chwycenie kleszcza tak pod nim i co zapobiega jego ewentualnym ściśnięciu i wciśnięciu jakby tych toksyn z kleszcza do naszego organizmu. Takim dość popularnym i bardzo skutecznym narzędziem są takie kleszczołapki. Na dwóch końcach mają takie końcówki do tego, aby wsunąć je pod kleszcza i następnie kręcąc wokół kleszcza 2-3 razy powodują po prostu jego odpadnięcie. Są one dostępne w dwóch rozmiarach w zależności od tego, jaki duży jest kleszcz. Podobne do kleszczołapki są takie karty wielkości karty bankomatowej, które spokojnie mieszczą się w portfelu. One również mają takie zakończenia, które umożliwiają podważenie kleszcza i jego wyciągnięcie sprawnym ruchem. Na rynku dostępne są także urządzenia podobne do strzykawki, które za pomocą siły sącej wyciągają kleszcza ze skóry. Przykłada się tą strzykawkę szczelnie wokół kleszcza do skóry i za pomocą tłoka, podciągając go, robi się podciśnienie i kleszcz powinien wyjść. Kolejnym urządzeniem jest lasso. Pętelka, taka nitka na końcu urządzenia, którą zakładamy na kleszcza, ściskamy go delikatnie i kręcąc wokół 2-3 razy, tak samo kleszcz usuwa się z naszej skóry. Niestety przy tym urządzeniu istnieje duże ryzyko, że kleszcza po prostu utniemy. Kolejnym urządzeniem, ostatnio dość popularnym, jest sprzęt, który składa się z dwóch przedmiotów. Pierwszy to preparat, który ma najpierw zamrozić kleszcza, a później przyrząd, którym podważamy kleszcza i usuwamy już tego zamrożonego kleszcza. Sprzęt ten jest dostępny dopiero powyżej 3 roku życia. Niezależnie od tego, jaki sprzęt wybierzecie, najważniejszy jest cel, który zawsze jest taki sam, czyli prawidłowe, szybkie i skuteczne usunięcie kleszcza.